Suski. <laughs> Patrzcie, jak miesza ludziom w głowach. Ludzie nie pytają nas o inflację, czyli o drożyznę. Bardziej interesuje ich niepodległość Polski. No tak, wpędzić Polskę w problemy. Proszę państwa, oczywistym jest, że ludzie są w stanie przeżyć wszelkie szykany, ale przeżyć. Proszę państwa, przykład. Z historii, niewolnicy, ludzie w więzieniach, w obozach tak, koncentracyjnych, no woleli już e, o łyżce wody e, niż, e, niż umrzeć, tak? I oni to, do, oni to doskonale wiedzą. Więc stworzyli nam zagrożenie wojenne, własnym e, bezprawnym postępowaniem wobec naszego wschodniego sąsiada, sąsiadów, oni się wszystkich szczepiali, zanim, zanim uderzyli w tę przestępczą, narracją antyrosyjską, to pamiętacie, lata całe walczyłem z nimi, żeby, żeby oni się odpieprzyli od Niemców, żeby nie powodowali yy, właśnie między yy, polskim a niemieckim narodem. Tego też yy, ci pseudopublicyści i pseudodziennikarze nie rozumieją swojej krytyce. Pamiętacie, broniłem też, żeby tych Czechów nie atakować. Był okres, że nas z Czechami chcieli skłócić. No de facto skłócili. Jesteśmy pokłóceni ze wszystkimi. A więc... Specjalnie wpuścili nas w zagrożenie antywojenne i dziś ludzie mówią, no tak, dobra, już niech ta inflacja będzie, niech ta drożyzna będzie, byleby, byleby niepodległości nie stracić, tak? Byleby nie, nie, nie została Polska najechana. To, proszę Państwa, no to jest chamstwo. Prości nieświadomi ludzie, co z nimi wyczyniają i jak działa ludzka psychika. Tak, my jesteśmy w stanie pogodzić się z niewolnictwem, ale żebyśmy przeżyli. Dokładnie tak. I Suski poniekąd ma rację. Dlatego powstał ruch dobrobytu i pokoju, połączenie jednego i drugiego: i niepodległości, pokoju, i dobrobytu, żeby nie było drożyzny, a nawet jakby była drożyzna, żeby nas było stać. Proszę Państwa, w Szwajcarii jest wszystko drogie, ale Szwajcarów stać. Bo to się da zrobić skrupulatną polityką, każdą złotówkę przypilnować i ten dobrobyt. Będzie. Proszę Państwa, nie pamiętam już, czy podawałem ten przykład, ale za, to z jednej z rozmów z, z nowym naszym członkiem Ruchu Dobrobytu i Pokoju za wynajem logo. Na przykład, na przykład może nietrafiony, ale, ale żeby zrozumieć. Za wynajem logo McDonald's Polska. Firma McDonald's ze Stanów Zjednoczonych liczy sobie miliard, powiedzmy, dolarów rocznie. W związku z tym ta jej odnoga, córka, pracująca na terenie Polski, musi za wynajem logo zapłacić miliard, e, miliard dolarów czy złotych do centrali gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu e, ma ten miliard kosztów, kosztów, w związku z tym e, nie płaci od tego podatku, bo jak wiemy e, e, przy tym systemie rozliczania... Koszt uszczupla podatek, w związku z tym, może nawet nie zapłacić podatków. Nie zapłacić podatków. My zmienimy te podatki. To nie będzie tak ładnie wyglądało. Wprowadzimy podatek przychodowy, czy tak zwany obrotowy, że musi zapłacić podatek. Ma taki i taki obrót, taki i taki podatek musi zapłacić. I nie ma, że boli. Odpowiednio to skroimy. Duże sieci będą mogły nawet, proszę Państwa, duże firmy będą mogły nawet płacić 5, a może nawet więcej procent podatku obrotowego. Może nie od razu, żeby ich tak od razu nie zniechęcić, żeby się nie pozamykały, bo niektórzy się przyzwyczaili i będą się buntować, że im na przykład McDonalda brakuje, tak. Ale wtedy, proszę Państwa, skończą się te odliczenia i zobaczycie, chciałbym. Chciałbym dojść do władzy chociażby z tego powodu, żeby wam udowodnić, jak ten system działa. Gdy wprowadzimy podatek obrotowy, w związku z tym faktury kosztowe, tak? czyli takie koszt wynajmu logo, to zobaczycie, że firma matka ze Stanów Zjednoczonych nagle, nagle przestanie żądać miliarda dolarów od McDonald's Polska. Zobaczycie, nagle tak się stanie, bo nie będzie co odliczać, bo to nie pójdzie w koszty im. Nastąpi cud, cud, proszę państwa, nastąpi. Tak, tak będzie. Wyprowadzają od nas pieniądze i dlatego jest bieda, i dlatego nie możemy wstać z kolan. To proste jest. Liberalizm, liberalizm, wolny rynek, wolny rynek pod dyktando wypromowanych przez, przez media polityków, którzy mieli być akurat ci, a nie inni.